Pierwszy tekst, którym chciałbym, abyśmy rozpoczęli nasze rozważanie. Rozważanie to będzie nosiło tytuł Bój wiary, ale sednem tego boju, oczywiście bardzo, bardzo szerokie zagadnienie, chciałbym, abyśmy się skupili na poznaniu Jezusa. Bój wiary, czy bój o to, aby poznać i zrozumieć i uwierzyć Jezusowi, poznać Jego myśli, Jego serce, Jego umysł, jakie myśli ma o nas, jakie życzenia, pragnienia, jak przemawiał do ludzi, co cieszyło Go, gdy obserwował reakcję ludzi. O tym wszystkim będzie nasze rozważanie, ale też o Jego cudach w dzisiejszym życiu, czy w życiu wielu ludzi, no może tak to wielu to ograniczymy ze względu na ramy czasowe, ale kilka doświadczeń chciałbym też przedstawić, jakie cuda Bóg czyni, jak kochającym, wspaniałym jest Twórcą i Zbawicielem. I pierwszy tekst to jest Ewangelia Jana, rozdział 17, wiersz 3, znany nam bardzo dobrze tekst. Biblia mówi, że życie wieczne, że to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i właśnie Syna Bożego Jezusa Chrystusa. W 17 rozdziale Ewangelii Jana są piękne fragmenty, które mówią o modlitwie Jezusa za uczniów i również za nas, abyśmy, Jezus modlił się za tych, którzy uwierzą dzięki zwiastowaniu apostołów. To zwiastowanie trwa już 2000 lat, a więc już wtedy, przed doświadczeniem Getsemane, przed doświadczeniem w ogrodzie, Jezus modlił się za ciebie i za mnie, aby natknąć nas nadzieją, wiarą, ufnością. I właśnie o tym jeden z najważniejszych starotestamentowych proroków, Jeremiasz, w rozdziale 29 i wierszu 11 o tym pisze, mówiąc, jakie myśli Bóg ma o każdym ze swoich dzieci. Bez względu na to, w jakim stanie duchowym jesteśmy, na jakim etapie drogi rozwoju, czy właśnie na jakim etapie tego boju, tutaj czytamy, bo ja najlepiej wiem te myśli, które myślę o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, abym uczynił koniec pożądanym biedom waszym. I jeszcze takie zapewnienie w następnych wierszach, gdy będziecie mnie wzywać i modlić się będziecie, wtedy was wysłucham, a szukając mnie znajdziecie, gdy będziecie szukać mnie z całego swojego serca. I jeszcze dwa takie teksty, ale to może zapytam o te teksty. W którym miejscu w Piśmie Świętym występują te słowa bój albo bój wiary? Proszę bardzo. Może niekoniecznie co do wiersza, ale księga. Jeszcze raz. Pierwszy Tymoteusz 6,12 i tak samo 6,12 list do Efezjan. Czyli już znamy dwa teksty, 6,12. Pierwszy Tymoteusz i list do Efezjan. Do Tymoteusza właśnie to jest ta prośba, staczaj dobry bój wiary. A w liście do Efezjan nie ma tego słowa wiara, ale tam jest tarcza wiary, tam są inne elementy zbroi i na początku właśnie Paweł pisze, przywiejcie całą zbroję i dlatego, że bój toczymy nie z krwią i ciałem, ale z nadziemskimi mocami i potrzebna jest ta duchowa zbroja, potrzebna jest również tarcza wiary, aby zwycięsko toczyć ten bój. Może tak wstępem jeszcze, czy na początku kazania chcę wspomnieć moją mamusię, która czwórkę braci nas urodziła, czworo chłopców i to były lata 60. 59 najstarszy brat, jestem 61, 64, 67. Był taki czas, gdzie tato, no z pewnych względów, nie ma teraz potrzeby o tym mówić, wcześniej był zwolniony z policji, pracował tam jakiś czas,
No, miał pieniądze za mandaty, rozpił się i potem go, że tak powiem, zwolniono, bo nie był zbyt grzeczny w domu. Mamusia to zgłosiła. I byliśmy 2 lata sami, to znaczy z mamą. I ona pracowała na 3 zmiany. I był taki właśnie okres, ja nie wiem ile to było miesięcy, gdzie 8-latek chciałem powiedzieć o jej wierze. Ona była katoliczką, nie znała jeszcze prawdy, no nie mogła, takie to lata 60. tam pewnie, no nie miała możliwości usłyszeć. 8-letni najstarszy brat, wracając ze szkoły, był drugoklasistą, wszedł do przedszkola, w zasadzie to była minuta, bo przedszkole było obok szkoły i zabierał mnie 6-latka i 3-letniego z najmłodszej grupy i w trójkę żeśmy szli do żłobka i tam tego 3-miesięcznego panie zawiązywały nam do becika, przypinały szelkami do wózka. To było akurat lato, spacerowy wózek. No mniejsza o porę roku, no bo becik też był, to mogło potem jesień być. I myśmy na drugi koniec miasta przeważnie biegli takie rajdy tym wózkiem, bo to chłopcy, potrzeba ruchu, może teraz to się nasiliło, ta potrzeba ruchu i taka nadpobudliwość. W każdym razie, no cud, że tam nie zgubiliśmy go po drodze i mamusia odchodziła na... Powiedzmy 20 minut od maszyny, pracowała w fabryce lin i sznurów technicznych, do snopowiązałek, taką przędzę sznurki robili. Odchodziła od takiej dużej maszyny, tam 30 kilka tych dużych wrzecion i karmiła go. I gdy go nakarmiła, znów nam go zawiązywała, pakowała, żeśmy około tam 5-6 wracali do domu i czekaliśmy do 22 z minutami, zanim wróciła z pracy. I tak sobie myślę, mało dzisiaj matek, kobiet, no jest tak obciążonych, że jeszcze wracając z pracy, gdy już starsi byliśmy, nikogo w domu nie ma, czasami nas pół godziny, czasami godzinę szukała, gdzie jesteśmy po tej drugiej zmianie. To chyba wtedy na 2 zmiany pracowała, a był czas, że również na 3. I no i nie zazdroszczę po prostu takich wrażeń, takich emocji, jakie miała, ale Bóg dawał siły, dawał pokój, jakąś wiarę, no aczkolwiek stresu na tyle było, że dożyła 53 lat i zmarła, chorowała około 20 lat na serce. No są jakieś granice wytrzymałości, każdy tam na swój sposób wytrzymuje pewne obciążenia, ale w związku właśnie z tym momentem śmierci miała operację na 2 zastawki wycięte, wszyte sztuczne. No jak to się mówi, operacja się udała, ale miesiąc po operacji no, przyszedł moment, że zmarła. Po prostu na drugi dzień po odłączeniu od sztucznego płuca serca trzeba było ćwiczyć tam, żeby płuca jakoś odżyły. Doznała zapalenia płuc, przeciągi, jakieś wiatry tam i kilka tydzień, 2 na Ojomie leżała, tam ją ratowali. No i potem niby było lepiej, ale jednak ten stres, ten szok samą operacją, bo to jest na otwartym sercu operacja, to wszystko sprawiło, że z rana w łóżku gdzieś tam po przebudzeniu przechyliła się na bok i zasnęła. Ale zeszyt, który znaleźliśmy w szafce, to właśnie chciałem zaakcentować tą łaskę Bożą i moc i miłość Bożą, że w tym zeszycie, pomimo że życie było pewnie ciężkie, no, dużo radości miała może, ale chyba smutku więcej, to w zeszycie nie znaleźliśmy, zapisywała swoje myśli, jakieś spostrzeżenia, ani słowa skargi na cokolwiek. Tylko przepraszała męża i dzieci za jakieś ewentualne z jej strony niedogodności i dziękowała Bogu za wszystko. Za piękną przyrodę, za te lata życia, za opiekę, ochronę. No i chciałem powiedzieć, że ja w 83 roku poznałem prawdę i przyjąłem chrzest, a ona rok przed śmiercią, myślę 1,5 roku, też była ochrzczona w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Duch Święty przekonał ją, że tutaj jest Boża prawda i że ten Kościół to jest
ten kościół, którym Pan Jezus powiedział, i zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Także w każdej życiowej sytuacji Bóg daje siły, pokój, aby toczyć ten bój wiary, aby mieć zaufanie do Boga i taką wdzięczność, bez względu na te ciężary, jakie nas gniotą, na jakieś przeciwności. Przy okazji, gdy mówimy już o tych trudach, o problemach, chciałem podzielić się takim pięknym cytatem z Pisma Świętego, ale też z książki Działalność Apostołów. Paweł w liście do Filipian, 3:7-8 pisze: ale wszystko to, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby tylko zyskać Chrystusa. I to jest piękny wzór do naśladowania. Taka postawa, takie wielkie pragnienie poznania Chrystusa i zyskania Go, przyjęcia Go do serca jako swojego Pana, Stwórcę i Zbawiciela i poświęcenie wszystkiego, aby poznać, tak jak tutaj mówi, wszystko to, co było mi zyskiem, uznałem za śmieci, za szkodę, aby tylko poznać mojego Stwórcę i Zbawiciela. Dlaczego to jest takie istotne, takie ważne? Bo to poznanie daje taką wewnętrzną, duchową siłę i pokój, którego nic nie stanie wzruszyć. Biblia mówi, że nie ma ani na ziemi, ani na niebie takiej mocy, takiej złej rzeczy, całe legiony demonów nie są w stanie naruszyć tego pokoju, który Jezus daje. On to obiecał. Pokój mój daję wam i tego pokoju nic nie będzie w stanie poruszyć. Z racji wykonywanej pracy na sklepie mamy wiele rozmów. Ludzie przychodzą, to jest taka specyficzna działalność, niby handlowa, no bo sprzedajemy zioła, jakieś suplementy, nalewki i zdrową żywność, ale tak naprawdę od dawna tak się utarło, czyli 70., 80. lata, gdy te sklepy takie były zielacko-drogeryjne, potem w roku 2005 nowe prawo weszło i trzeba było mieć taki drugi stopień kursu zielarsko-medycznego właśnie i tylko pozostały już takie sklepy zielarsko-medyczne. I wiele ludzi przychodzi, aby porozmawiać, coś tak jakby konfesjonał w sprawach zdrowia, tak, rzucają z serca ciężary, obawy, pewne troski, problemy i pytają. I nie tylko chodzi o zdrowie fizyczne, ale może bardziej o to psychiczne zdrowie, o stres, o pokój. No i to bardzo jesteśmy wdzięczni Bogu właśnie za te okoliczności, że możemy słuchać ludzi, aczkolwiek pamiętam wiele razy w wieku tak 3-4 lat mamusia mówiła do mnie: synku, kiedy ta buzia ci się zamknie? Także jakoś tak mamy dwoje uszu, żeby więcej słuchać, a jedno usta, żeby mniej mówić. U mnie to jakoś tak odwrotnie chyba wyszło. Ale proszę Boga o wstrzemięźliwość i o ten dar słuchania. No i słuchamy, ludzie opowiadają. Kiedyś weszła pewna młoda dziewczyna, studentka, mamy Uniwersytet Śląski w Cieszynie. No i mówiła o depresji, o stresie, egzaminy, problemy, bezsenne noce czasem, czy problemy ze spaniem. Czy mam coś dobrego na sen, na stres? No powiedziałem z panią, parę rzeczy jest bardzo dobrych. Owies, na przykład nalewki z owsa. Można na YouTube jakiś tam przepis znaleźć. Ziarno owsa, alkohol i parę kropel się bierze. Ale jedna rzecz jest wybitna, jaką pani chce polecić. I to jest pozycja bardzo cieniutka. Pokój, za którym tęsknisz, albo droga do Chrystusa, zależy jaki rok wydania. Powiedziałem, że ta książeczka bardzo mi pomogła. Tato sporo pił, gdy policji pracował, czasami mówił 4,5 litrówki na głowę wypijali. To aż się nie chce wierzyć. Być może mieli takie zdolności.
no nie codziennie, ale że takie dni były. No i chodziłem w wieku już potem nastoletnim, 17-18 lat, chyba 3-4 razy byłem u neurologa, u psychiatry i chodziło o uspokojenie, jakieś środki takie nie brałem. Przepisywali, ale jakoś tak jak o skutkach bocznych przeczytałem, to bałem się brać. Ale powiedziałem tej dziewczynie, ta książeczka, Droga do Chrystusa, pomogła mi niesamowicie. Taki pokój, jaki Bóg dał mi po jej przeczytaniu i po zawierzeniu Bożym obietnicom, to w głowie się nie mieści. I opowiadałem jej pewne doświadczenia życia pewnych osób ze swojego życia. Na końcu rozmowy ona powiedziała, proszę pana, ja tu wchodziłam do sklepu, weszłam, ale już nie wyjdę. Ja stąd wyfrunę. Tak mnie pan podkręci, tak mnie pan naładował tymi Bożymi obietnicami, że dziękuję za to, że mogę zaufać Bogu, że On jest takim lekarzem też właśnie duszy i serca i daje uzdrowienie. I tutaj chciałem przeczytać o pewnej młodej też osobie, w sumie 42 lata, to ciągle młoda osoba. Pisze autor pobudki w tej książce Perły Biblii. Znalazłem 4 grudnia sprawozdanie z życia. W 1994 roku młoda niewiasta Elaine napisała ostatnie słowa w swoim pamiętniku i tak one brzmią. Panie, Ty możesz mnie uzdrowić. Możesz pozwolić mi spocząć w grobie albo uzdrowić. Jednak o jedno chcę Cię prosić, bym była Ci wierna. Pokres moich dni. I pytanie, ona zmarła 3 miesiące później w wieku 42 lat i 10 lat cierpiała z powodu raka i obecność tej śmierci rzucała, nadchodzącej śmierci rzucała cień na całe jej życie. Ale pytanie, dlaczego ona w tak młodym wieku, bo w wieku 32 lat zachorowała, musiała cierpieć i umrzeć? I czy to możliwe, że Bóg ma do wykonania jakieś szczególne dzieło, gdy przychodzą na nas cierpienia i nieszczęścia, przeciwności, które trudno zrozumieć, trudno udźwignąć, czy choroby, czy śmierć? I czy to możliwe, że chrześcijanin okazujący cierpliwość i pogodę ducha pomimo ciężaru tego krzyża, który przychodzi mu nieść, a nawet zbliżającej się śmierci, może uczynić dla Ewangelii więcej, niż mógłby uczynić przez długie lata wiernej pracy dla Pana? Ciekawe pytanie. Jakiś okres, krótszy lub dłuższy, cierpienia, a nawet śmierci, czy to może przynieść Bogu większą chwałę i pożytek Jego Królestwu niż długie lata wiernej pracy? I taki cytat właśnie został przytoczony ze strony 282, książka Działalność Apostołów. No niezwykłe słowa. Zarówno cierpliwość, jak i odwaga mają swoje zwycięstwa. Dusze mogą być pozyskiwane dla Chrystusa tak przez łagodność w czasie próby, jak i odważne przedsięwzięcia. Chrześcijanin, który objawia cierpliwość i pogodę ducha pomimo udręki i cierpień, który wychodzi na spotkanie śmierci ze spokojem i niezachwianą wiarą, może zdziałać dla Ewangelii więcej niż ten, kto spędza długie życie na wiernej pracy. Coś niesamowitego. A więc decydujące tutaj, jeśli chodzi o oddawanie chwały Bogu, o rozwój Królestwa Bożego tu na ziemi, o wpływ, jaki możemy wywierać, jest zachowanie cierpliwości i pokoju ducha i ufność Bożej obietnicy. I teraz pytanie bardzo ważne. No tu jeszcze doczytam. Niech więc żaden z naśladowców Chrystusa nie traci ufności, sądząc, że gdy nie jest już w stanie czynnie pracować dla Boga i Jego prawdy, to nie ma już dla Niego innej służby ani innej nagrody. Chrystus nigdy nie odsuwa od siebie swoich wiernych świadków, ale używa ich niezależnie od tego, czy są zdrowi, czy chorzy, żywi, czy martwi. I mam pytanie, pewnie niektórzy z was przechodzili ciężkie choroby. Być może są osoby, którym śmierć zaglądała w oczy. Może dzieci wasze chorowały, albo przeżywaliście inne trudności,
wyjątkowo ciężkie chwile. Mam pytanie, jak wyglądała sprawa waszego zaufania i pokoju do Boga? Czy łatwo jest ufać, czy ciężko? Ja myślę, że niektórym łatwo, innym ciężej. Też opowiadał, że pracując na Śląsku, mieszkałem z żoną w latach 1984 po 88 w zborze w Tarnowskich Górach. Też był tam kaznodzieją okręgowym kilka lat. Odwiedził pewną siostrę w Bytomiu w Caritasie. Starsza nasza siostra przebywała tam jako osoba sparaliżowana od pewnego czasu, być może rok, dwa, trzy, może dłużej. I gdy on tam zobaczył, w jakich warunkach ona żyje, to znaczy bardzo porządne warunki, jeśli chodzi o higienę, o porządek, o te sprawy fizyczne, zewnętrzne, ale tak się zasmucił, myśląc, co też ona może odczuwać, patrząc na różne obrazy, na krzyże, na ten wystrój taki na ścianach. I tak zaczął rozmawiać z tą siostrą dyrektor, czy jakąś tam przełożoną, jaka by była możliwość, że mamy dom opieki Samarytanin, żeby ją tam przenieść. Ta siostra powiedziała, my się na to nie zgadzamy. Nigdy jej stąd nie wypuścimy, dlatego że ona na tej sali, gdzie dochodzi tam, nie wiem, kilka łóżek było, nie pamiętam, do różnych konfliktów, wybuchów, no są emocje, ponosi ludzi chorych, wiadomo, cierpienia jakieś. Ona jest jedyna, która potrafi łagodzić wszystkie te konflikty i problemy. Ma taki pokój, taką wiarę i taką miłość Bożą w sercu, że my jej stąd absolutnie nie puścimy. Popatrzcie, jakie świadectwo. W takim stanie. Inny taki cud powiem. To było około 20 lat temu, ponad 30 lat w Cieszynie odwiedzam zakład karny. I tak gdzieś po 10 latach przychodzi chłopak w wieku 32 lat na spotkanie, przeważnie z kilka osób, 3, 4, 5, 6, taka grupka. I było nas tam powiedzmy z 5 osób, od powiedzmy 2, 3 lat taka grupka się spotykała. Przychodzi chłopak i przedstawia się i mówi, mam na imię Damian, pochodzę z Jastrzębia, albo Daniel, przepraszam, akurat nieistotne. I siedzę tutaj za próbę zabójstwa żony. W biały dzień napadłem ją na stoisku, sprzedawała na targu i zadałem jej 13 ciosów nożem. Biłem tak mocno, że połamałem na niej nóż i jakimś cudem przeżyła, nie wiem jak to się stało, i dlatego dostałem tylko 13 lat. I przyszedłem tu na spotkanie, dlatego że dali mi na celę dwuosobową, jako drugiego, Gustawa, który tu przychodzi już na te wasze spotkania, powiedzmy rok czy dwa, i ja o sobie mogę powiedzieć, mówi powiedzmy Daniel, że jestem sadystą w trzecim pokoleniu i mieszka we mnie legion demonów. Nie rządzę swoim życiem, tylko demony, robię to, co one chcą. Mój dziadek zmarł w więzieniu za zabójstwo, a mama, odkąd pamiętam, biła mnie. Czy było dobrze, czy źle? Miała taki zwyczaj, że mnie biła, czym popadnie. Gdy już nie mogła mnie bić w wieku tam 12-13 lat, byłem już troszkę silniejszy, dawała klucze policjantom, pracowała w kasynie policyjnym. Wchodzili do domu, otwierali, pałowali mnie do nieprzytomności, zostawiali mnie, wychodzili. I tak wyglądało moje życie. Byłem bity jak pies, nigdy dobrego słowa. I nie kontroluję tego, co robię. Natomiast tutaj przyszedł Gustaw, przyprowadzili go, tylko Bóg, tylko Jezus, tylko Biblia, żadnej przemocy, żadnej pornografii, żadnych tam filmów czy materiałów związanych no, z moim życiem czy życiem więziennym. I sobie pomyślałem, że przecież no, zwariuję w ciągu kilku dni, to albo on, albo ja i muszę zrobić wszystko, żeby go no jakoś zabrali jak najszybciej i atakowałem go na różne sposoby. Prześladowałem, wciągałem w te ataki innych klawiszy, wciągałem więźniów innych, aby mu szkodzili. I na każdy mój atak, ten czy inny, no
werbalne ataki, różne tam, nie znam szczegółów, takie próby zmuszenia Gustawa do emigracji na inną celę. Na każdy mój taki atak spotykałem się z przebaczeniem, z miłością, z cierpliwością, a Gustaw siedział za zorganizowanie skuteczne zabójstwa byłego męża swojej konkubiny. 3 lata prosiła go, aby go zabił, bo on ich zabije, czyli ją i dzieci. No i wynajął kogoś, już nie odeszł, się rozwodził i doszło do tego zabójstwa. On dostał 25 lat, bo się nie przyznał. Wszyscy się przyznali, dostali po mniejsze wyroki, czyli ci, co zabijali konkubina, on był stałym recydywistą, nie przyznał się. Ale w pierwszych dniach po osadzeniu, po tym zabójstwie napisał do mamy list i pierwsze zdanie: mamusiu, przyślij mi Biblię. I się nawrócił w pierwszych dniach. Ja go spotkałem, gdy on około 14 lat siedział, ani na godzinę go nie puścili na wolność. I teraz ten sadysta mówi tak: jak ja to przez pół roku obserwowałem, taką cierpliwość, takie przebaczenie, taką miłość, to czułem się tak, jakby mieszkał ze mną Chrystus. Powiedział bandyta, który twierdził, że legion demonów w nim mieszka. Coś niesamowitego. Powiedziałem: Panie Boże, no to choćby nie wiem co, to ja wierzę, że Ty jesteś żywym Bogiem, bo nie może coś takiego się dziać, żeby dwóch morderców, czy tam niedoszły morderca, jeden o drugim powiedział takie słowa. Niezwykłe cuda Bóg czyni. Czytam te Filipiny wcześniej wspomniane, chrzest 42 skazanych na śmierć morderców. To są tysiące osób w skali roku. Niezwykłe nawrócenia. W Raciborzu siedział chłopak złapany i osadzony za złodziejstwo, kradzieże, gdy się nawrócił. Zaczął czytać Biblię, przyjął Jezusa, przyznał się do zabójstwa i dostał wieloletni wyrok. Także Duch Święty przemawia, puka do serc i czyni niepojęte cuda. Wspomnę, znana historia sprzed 30 lat około, może 25, na kampie. Siostra Basia z Gliwic opowiadała. Byłem właśnie ponad 20 lat temu w zastępstwie za teścia na usługiwaniu w Gliwicach i w apelu poprosiłem o doświadczenia. I usłyszałem takie słowa. Pod ścianą siedziała, wstała w średnim wieku siostra i mówi: miałem takie zdarzenie, wracając wieczorem do domu przez park, było już tak ciemno się robiło, usłyszałem nagle, że ktoś za mną idzie. A to jest doświadczenie o takim właśnie pokoju, o zaufaniu niezwykłym. I przyspieszyłam, ten ktoś też, zaczęłam biec, on również, ale był szybszy, dogonił mnie, przewrócił. I w sumie to tylko było ułamek sekundy, taka niewypowiedziana modlitwa. Powiedziałam w sercu: Panie Boże, masz mało czasu. Jak szybko czegoś nie zrobisz, dojdzie do nieszczęścia. Taka myśl się pojawiła. Popatrzcie, no, że miał odwagę się tak zwierzyć. I ni stąd, ni zowąd ten napastnik, ona tak pomyślała i przemówiła do niego. I powiedziała: czy Pan się Boga nie boi? Bóg z góry patrzy na to, co się tu dzieje, co Pan chce zrobić. Czy Panu nie wstyd? A on do niej: a co Ty jesteś od świadków? A ona do niego: a nie, ja jestem od Adwentystów Dnia Siódmego. A on do niej: a co to są Adwentyści Dnia Siódmego? Pierwsze słyszę. Ona: to taki kościół protestancki. Do niego. A on do niej: a też nigdy nie słyszałem, protestanci, co to za grupa ludzi? A ona mówi: a mam taką prośbę. Jakby Pan mnie tak popuścił trochę i szedł ze mnie, bo nie mogę oddychać. Pan mnie przywalił, żeby mogła powietrza nabrać, to by nam się lepiej rozmawiało. I my za chwilę siedzieli na ławce i na wszystkie pytania, jakie jej zadawał, udzielała odpowiedzi i na końcu zaprosiła go na wykłady do zboru, tam o zdrowiu coś było i mówi, że w tak miłej atmosferze przebiegała rozmowa, że chciała powiedzieć: miło mi było Pana spotkać. Także popatrzcie, co się dzieje, jak nie tracimy zaufania do Boga, tylko pozwalamy Bogu działać. Oczywiście ktoś powie: bracie, to jest raz na setki czy dziesiątki przypadków, ale bardzo ważne jest to, abyśmy my osobiście chcieli wejść w tak bliskie relacje
z naszym Zbawicielem i z Ojcem, Synem, Duchem Świętym, aby zachować ten pokój właśnie bez względu na wszystko, w każdej sytuacji. I mam tu jeszcze taką historię, myślę, że znajdę. Była pewna rodzina, pewne małżeństwo na misji w Chinach i tam no niestety bandyci napadli dom, w którym mieszkali, obrabowali, a ich zabili. I to było przed wojną jeszcze. No i dramat, smutna rzecz, zginęła ta żona, zginął mąż i no nie będę może, nie miałem zaznaczonego dnia, ale chyba, że ona napisała w swojej Biblii, gdy spalono ten dom i no, doszło do tej tragedii, przyjaciele znaleźli jej Biblię i tam na wyklejce Biblii było takie oddanie się Jezusowi i ona napisała: ukochany Jezu, od tej chwili, gdy Cię przyjęłam i gdy mam przywilej z Tobą przeżycie, oddaję Ci całą siebie, wszystkie moje troski, smutki, moją wolę, moje uczucia. Jesteś dla mnie pierwszym i ostatnim i jesteś przed wszystkimi moim Panem i Zbawicielem. I całkowicie się oddała, czy to w zdrowiu, czy w szczęściu, czy w smutku, czy w chorobie, czy w śmierci. Chcę być do końca Twoja. I tak na tym posterunku wytrwała aż do śmierci. I bardzo ważne jest to, aby mieć takie zaufanie do Boga bez względu na to, co przechodzimy, jakie doświadczenia przechodzimy. Mam jeszcze taką osobę, która się nazywa Ellen Dipinar. Zaraziła się poważnie trądem, przebywając w szpitalu dla trędowatych w południowej Afryce. I nieszczęścia spadały na nią jedno za drugim, jak kiedyś na Hioba. Jej jedyny syn zmarł na paraliż dziecięcy. Mąż zachorował na raka, a siostra zginęła w wypadku samochodowym. Pielęgniarka, która zakraplała jej oczy, popełniła straszną pomyłkę i pomyliła po prostu te szczepionki. Zamiast kropli do oczu wkropiła jej kwas węglowy. Po kilku dniach ona straciła wzrok. Wskutek postępującej gangreny amputowano jedną nogę. Podczas 25 lat swojego życia, młoda osoba, 25 lat, przeszła 56 operacji. I wydaje się nieprawdopodobne, by ktoś mógł znieść tak wiele nieszczęść i cierpień. I czego można byłoby się po niej spodziewać? Po osobie, która tak wiele tragedii przeżyła. O czym ona mogła mówić? Czy mówiła o swoich nieszczęściach i pechu, który ją prześladuje? Nie. Mówiła tylko o tym, co dobrego spotkało ją od Boga i co On dla niej uczynił. I nie było to jakieś niepewne świadectwo mające poprawić jej czy innym samopoczucie, ale twarz Ellen jaśniała prawdziwą radością potwierdzającą każde jej słowo. Dlaczego? Gdyż poznała źródło prawdziwej radości, podobnie jak my mamy przywilej odkrywać je każdego dnia. I chciałem zachęcić Was do tego, abyśmy tocząc ten dobry bój wiary, trzymali się mocno Bożych obietnic. W drugim liście Piotra 2, możemy otworzyć, jak ktoś ma życzenie. Drugi list Piotra, rozdział 2 i wiersz 14. Drugi. Przepraszam. Tam jest napisane, tylko to nie będzie 14. W każdym razie tekst ten brzmi, zaraz go podam, darowane nam zostały drogie i największe obietnice Boże, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. I w tym boju wiary bardzo ważną rzeczą jest to, abyśmy, to jest 1,4, 2 Piotra 1,4, przepraszam,
I w tym boju wiary bardzo ważne jest to, abyśmy nawet uczyli się tekstów biblijnych na pamięć. Jak ktoś chce sprawdzić i ma książeczkę brata Monroe, Niesamowita moc modlitwy, to on się zwierzył, że w ciągu około 400 lat nauczył się 2200 tekstów biblijnych na pamięć. I gdy wziąłem kalkulator i sprawdziłem, dzieląc przez liczbę lat ilość tych tekstów, wyszło, że to był jeden na tydzień. A więc nie jest to jakiś wysiłek ponad nasze siły, żeby znać po iluś tam latach 2000 tekstów, ale ten tekst jest przepiękną obietnicą, że tak jak Jezus mówił do szatana, idź precz szatanie, albowiem napisano i znał Boże obietnice i powoływał się na nie, tak my mamy przywilej to samo czynić. Chrystus, Ewangeliana 14:30 pisze, nadchodzi władca tego świata, ale do mnie on nic nie ma, powiedział Jezus, bo w Jezusie nie było nic, co by poddawało się sposobowi myślenia szatana. Chrystus nie godził się z istnieniem grzechu i nawet w myśli nie poddał się pokusie. I jest dopisane, to jest cytat z rozdziału Kuszenie w życiu Jezusa, jest taka myśl dopisana, tak samo może być i z nami. Skoro Chrystus walczył Słowem Bożym i miał pełną ufność i pełnię pokoju, tak samo może być i z nami. I powołując się na Boże obietnice, na te drogie i największe obietnice, które zostały dane, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość, to my możemy iść taką samą drogą, walczyć i zwyciężać. Chciałem przeczytać jeszcze, czy zacytować trzy teksty z listu do Rzymian i z listu do Koryntian. I to są przepiękne Boże obietnice. 8 rozdział listu do Rzymian, wiersz 37 mówi, że w tej walce duchowej, jaką toczymy, to w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował, pisze Paweł do Rzymian. To jest Rzymian 8:27. Pierwszy list do Koryntian 15:57. Bogu niech będą dzięki, pisze Paweł, który nam daje zwycięstwo w Chrystusie. Albowiem Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo w Chrystusie. I warto pamiętać, że nie jesteśmy bezbronnymi ofiarami szatana czy demonów, jeżeli tylko będziemy spoglądać we właściwą stronę. Drugi list do Koryntian, rozdział 2, wiersz 14, tam czytamy, lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. I ostatnie myśli, w ciągu tam kilku minut chcę podsumować, czy nawiązać do tego, co Jezus myślał o nas, co myślał o swoich uczniach. To tutaj znalazłem takie piękne myśli w rozdziale Niechaj się nie trwoży serce wasze, życie Jezusa, strona 490. I tak w pobliżu tych stron. Chrystus cieszył się, że jest w stanie uczynić dla swych wyznawców więcej niż mogli prosić czy się spodziewać. Mówił z przekonaniem, wiedząc, że boskie wyroki już zapadły, zanim ten świat powstał. Wiedział, że prawda uzbrojona we wszechmoc Ducha Świętego zwycięży w walce ze złem i że splamiony krwią sztandar będzie triumfalnie powiewać nad jego naśladowcami. I teraz słuchajcie, wiedział, że życie wiernych uczniów będzie podobne jego życiu i stanie się pasmem nieprzerwanych zwycięstw, niewidocznych tu, ale uznanych w wieczności. Przepiękne słowa. I gdy tak sobie myślę, dlaczego tak łatwo ulegam ciału, światu i atakom szatana. Dlaczego jestem tak beznadziejnie słaby często, tak się potykam, zapominam, w jakim czasie żyję, kim jestem, dokąd zmierzam? Dlatego, że patrzę niewłaściwą stronę i dlatego, że nie chcę pozwolić Duchowi Świętemu, aby tak jak Maria, Pan Jezus powiedział do Marty, że to są ważne rzeczy, które wykonujesz, ale nie najważniejsze. Troszczy się i kłopoczesz o wiele rzeczy, a twoja siostra dobrą cząstkę wybrała. Zasiadanie u stóp Jezusa, spoglądanie, rozmyślanie, czytanie i takie zgoda na to, aby Duch Święty wpisywał w serce ten obraz. Strona 52 w życiu Jezusa, tam jest też takie zdanie, byłoby dla nas bardzo pożyteczne spędzenie choćby jednej godziny dziennie,
Ktoś powie, to jest niemożliwe, ale przynajmniej godzinę dziennie powinniśmy poświęcać na śledzenie, studiowanie, badanie ostatnich dni życia Jezusa. I krok po kroku Duch Święty, gdybyśmy to chcieli czynić każdego dnia, wymaluje piękny, wyraźny obraz Bożej miłości, szczególnie ten ostatni tydzień, i otrzymamy moc i siłę do przeciwstawienia się legionom diabelskim, samemu szatanowi. Nic nie było w stanie doprowadzić nas do upadku, nawet w myśli nie poddawalibyśmy się pokusie. I tutaj to jest piękna obietnica właśnie, czy takie proroctwo. Chrystus wiedział, że życie jego wiernych uczniów będzie podobne jego życiu, stanie się pasmem nieprzerwanych zwycięstw, niewidocznych tu, ale uznanych w wieczności. Dwie kartki do tyłu o Piotrze czytamy takie zdanie, że gdy Piotr zarzekał się, że pójdzie za Jezusem do więzienia, a nawet na śmierć, to wierzył bardzo mocno w każde słowo swojego oświadczenia, ale tak naprawdę nie znał swojego serca, nie znał siebie. Żył w takim samozwiedzeniu. Tu w tej książce Wyzwania Współczesności autor pobudek zeszłorocznych, brat Paulien, zapytany kiedyś przy kolacji przez swoich przyjaciół, znajomych, co jest największą potrzebą Kościoła, odpowiedział w szokujący sposób. Był zapytany: John, powiedz, co jest największą potrzebą naszego Kościoła? I niedługo myśląc powiedział: przestać żyć kłamstwem. Przestać żyć w samozwiedzeniu, w samooszukaniu. Jeżeli pozwolimy na to ciału czy szatanowi, światu, aby iść przez życie z takim nastawieniem, że przyjdzie czas na taką prawdziwą łączność z Bogiem, z Chrystusem, na tą prawdziwą przyjaźń, miłość, to po nas. Dzisiaj jest czas, abyśmy wszystko, co możemy, w zasadzie co my możemy, patrzeć tak jak Piotr tam tonąc w głębinach morskich wołał wśród tych fal: Panie, ratuj. Tyle możemy, ale nic więcej Chrystus od nas nie oczekuje. I tutaj o Piotrze jeszcze skończę. Gdyby Jezus go nie oszczekł, tak jak dzisiaj nas, Duch Święty ostrzega nas, nie prowadź dłużej takiego życia, gdzie nie znajdujesz czasu na tą intymną relację, więź ze swoim Stwórcą i Zbawicielem. I gdyby Piotr nie był ostrzeżony, to jego życie wieczne było zrujnowane. Nie tylko, że tak jak Judasz popełniłby może samobójstwo, ale jego życie wieczne byłoby stracone. Ale Duch Święty przypomniał Piotrowi te słowa Jezusa i to, że Jezus modlił się za niego. I Piotr nie znał swojego serca. Jezus widział w nim egoizm, pewność siebie, która mogła przemóc nawet miłość Piotra do niego. I to jest możliwe, że możemy kochać w jakichś tam obszarach Jezusa, dawać tego dowody, ale z drugiej strony możemy żyć z dala od niego, w zakłamaniu, w jakiejś niewoli. Próba, na jaką był wystawiony Piotr, ujawniła wiele jego ułomności, niepokorną grzeszność, duchową beztroskę, nieuświęcone usposobienie oraz nieostrożność w podejściu do pokus. Myślę, że wielu z nas mogłoby się pod tym podpisać, ale Jezus kochał Piotra, modlił się za niego, walczył tak jak i za nas. I może ostatni taki fragment z rozdziału: idźcie, nauczajcie wszystkie narody. To jest takie potężne zapewnienie, że właśnie o tej ufności, której wcześniej mówiłem, te parę przykładów, parę osób, że możemy być bezpieczni i możemy iść drogą zwycięzców, dlatego że nasze bezpieczeństwo tkwi w tym, co uczynił Jezus, co czynił będąc na ziemi, co czyni teraz jako arcykapłan w niebie i w Bożych obietnicach właśnie. I tu posłuchajcie, co niebo czyni obecnie, zawsze czyniło, co czyni dla ciebie i dla mnie, abyśmy mogli mieć w tym boju sukcesy, zwycięstwa i w zasadzie być niepokonani. Wszyscy, którzy poświęcili duszę, ciało i umysł Bogu, to jest ten warunek. Ktoś powie, trudny warunek.
całkowicie poświęcić umysł, ciało i duszę Bogu, a to jest konieczny warunek. Wszyscy, którzy poświęcają ciało, umysł i duszę Bogu, będą otrzymywać stale nowe fizyczne i duchowe siły i będą mieć do dyspozycji niewyczerpane zapasy nieba. Chrystus tchnie w nich swego własnego ducha i udzieli im swego życia, a Duch Święty wytęży wszystkie swe siły w pracy nad ich sercami i umysłami, a łaska Boża rozwinie i pomnoży ich zdolności. Cała doskonałość boskiej natury przyjdzie im z pomocą w ich pracy nad zbawieniem dusz, a dzięki współpracy z Chrystusem osiągną w nim doskonałość i mimo swej ludzkiej ułomności będą zdolni do czynów właściwych wszechmocy. I chciałem życzyć wam z całego serca, abyście modlili się każdego dnia, w zasadzie bez ustanku. Biblia mówi się, módlcie taką modlitwą Dawida z psalmu 51, gdzie prosił po tym strasznym grzechu, niewyobrażalnym grzechu, od wiersza 12 jest ta modlitwa zapisana. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, i ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mi od oblicza swego świętego i nie odbieraj mi swego ducha świętego. Przywróć mi radość z wybawienia swego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Jeżeli będziemy prosić szczerze o tą taką duchową siłę, o czyste serce, to Bóg będzie czynił niesamowite cuda. Będzie dawał siłę, pokój, wiarę, taką pozytywną energię. Będziemy w Bożym świecie żyć, pomimo że na tym świecie, ale nie będziemy z tego świata i będziemy zaliczeni, to będzie już ostatni tekst naszego rozważania, do wyjątkowej grupy ludzi. Jest taka grupa ludzi, która potrafi się bez ustanku radować i być wdzięczna Bogu. Zanim przeczytam ten tekst, opowiem jeszcze taką krótkie zdarzenie. Około 20 lat temu, 15 gdzieś, myślę, 16, przyjechała z Ameryki grupa młodych ludzi z naszej szkoły, Freeport, Maine, miasteczko gdzieś tu nad Atlantykiem, i to była młodzież w wieku tam 15-17 lat, licealna. I brat mojej żony mieszka tam około już 30 kilka lat. Jego żona jest nauczycielką w tej szkole. I tam była pani, która uczyła te dzieci muzyki i założyła taki zespół dzwonków angielskich. Myślę, że słuchaliście nieraz takie utwory. Przepiękna, różne melodie, różne pieśni, utwory z naszego śpiewnika i może jakaś tam poważna muzyka. I tak myślałem, Panie Boże, bo poproszono mnie, abym ułożył jakąś trasę tego tournée czy tego objazdu. Byli w Polsce, na Słowacji, w Czechach. Były plakaty, zaproszenia i gdy się modliłem, jaki tytuł mógłby być tam na tym plakacie, to właśnie Duch Święty pokierował mnie do tego psalmu 89 i tytuł był W poszukiwaniu prawdziwej radości. Bo tu jest sporo o takim radowaniu się. I gdy oni mieli koncert w Domu Starców, to było Szczytno, miejscowość gdzieś tam na Mazurach, to ponad połowa słuchaczy, tych pensjonariuszy domu opieki, była na wózkach inwalidzkich i no, o kulach, starsze osoby w większości. I wyobraźcie sobie, cisza, te dzwonki grają, przepiękna muzyka i nagle wśród tej ciszy na cały głos jedna z pani słuchających osób, starsza na wózku, takie słowa wypowiada. W zasadzie wykrzyczała i mówi: o Boże, chyba jestem w niebie. Nigdy takiej pięknej muzyki w życiu nie słyszałam, takiej melodii. Coś wspaniałego. No i krótko krzyknęła, co chciała. Po koncercie dyrektorka podchodzi do dyrygentki i przeprasza ją. I mówi: bardzo panią przepraszam, bo gdybym wiedziała, czego będziemy świadkami tutaj, czego doświadczymy, jaka piękna muzyka, jaki poziom artystyczny, zrobiłabym wszystko, żeby tu była prasa, radio, a może i telewizja z Olsztyna, poruszyłabym niebo i ziemię, żebyście byli gdzieś tam szerzej jeszcze pokazywani. I naprawdę byłem świadkiem około 28 koncertów w różnych miastach i w wielu miejscach ludzie byli wzruszeni i na głos wypowiadali takie słowa wdzięczności w tym poruszeniu, okazywali taką radość z tego, co mogli słyszeć. I tu właśnie czytamy o tej takiej niezwykłej grupie ludzi, która potrafi bez ustanku się radować pomimo
nieraz bardzo ciężkich przeciwności. Od wiersza 16 czytam i to jest takie Boże życzenie dla was, dla waszych bliskich na te pozostałe dni boju wiary, który przyjdzie nam jeszcze toczyć. Błogosławiony lud, który zna dźwięk Twój, Panie, i chodzi w światłości oblicza Twego. W imieniu Twoim weselić się będą każdego dnia, a w sprawiedliwości Twojej wywyższać się będą, bo Ty jesteś chwałą mocy ich, a za wolą Twoją wywyższy się róg nasz. Amen.